Hej, z tej strony Jeddah. Witam was w trzeciej części z filmu, serii filmów o Neketsu Kokou Dodgeball Buu na PC Engine. Pewnie się zastanawiacie, po co ja jeszcze w to gram, skoro tą grę ukończyłem w części drugiej. Otóż, poza trybem głównym, trybem arcade, gra posiada jeszcze taką opcję jak tryb story, który opowiada już trochę inną historię. No i w związku z tym, żebym czuł się spełniony, że ukończyłem ten tytuł, no wypadałoby również jeszcze ten tryb przejść. Zatem nie przedłużam, uruchamiam ten tryb story. Jak widzicie, historia jest trochę dziwna i absurdalna, ale do historii wrócę później. Do historii jeszcze wrócę później. Zaczynamy standardowo, podobnie jak na początku trybu arcade, gramy z Hanzono, szkołą, której kapitanem jest Riki. Ale cała zabawa zacznie się tak naprawdę później. Zaraz zobaczycie. No cóż, przy skillu, jaki nabyłem w czasie przechodzenia tej gry, ten mecz nie powinien mi sprawić większych trudności. Chociaż imponują mi, że są w stanie łapać takie super strzały. Ale i tak powinniśmy sobie łatwo poradzić z tą drużyną. Ogólnie to, co mnie zaskakuje w tej grze, już w sumie od początku, to mimo faktu, iż konsola PC Engine ma tych przycisków więcej niż chociażby taki NES, to dalej trzeba trzymać dwa przyciski jednocześnie, żeby po prostu podskoczyć. Jakby ciężko było stworzyć inny przycisk. Oj, coś mi się ta rozgrywka chwilowo wypiła spod kontroli, ale... Ale zaraz powinniśmy to skończyć. Dokładnie tak. Yupi! Kajej! Motherfucker! Dobra, pierwszy mecz zgodnie z planem wygrany, choć myślałem, że... Zostanie mi trochę więcej graczy. No i co się dowiadujemy? Riki pyta się nas, czy chcemy go włączyć w skład naszego zespołu. No, oczywiście, że chcemy. To są jego staty. No, na razie ciężko mi ich przyrównywać do jakichś innych kapitanów, no ale tak czy siak lepiej mieć Rikiego niż jakiegoś małego ludka w drużynie. Jak widać, kolega z zespołu średnio pała ochoty tą do gry i jest niezwykle zadowolony z faktu, że już nie, że nie stoczysz więcej gier z nami. No cóż, dzięki za pomoc. Jedź odpoczywać. Zasłużyłeś. No i cóż, pytamy się o UFO. Gdzie znajdziemy UFO, które przyłożyło Kunio w meczu? Ja strzelę Islandię. Generalnie wśród zawodników, jakich tutaj mamy w przeciwnej drużynie, jeden z nich jest kosmitą. Znaczy, jestem pewny, czy akurat w tej drużynie, czy też w innych zespołach, ale generalnie w zespołach drużyn z całego świata ukryty jest kosmita. Tylko że nie zawsze tak od razu. Nie mamy pewności, czy grając z tą drużyną akurat będzie w niej kosmita w tym momencie. W związku z czym pozostaje to jakoś sprawdzić. Poprzez rozgrywanie z nim meczy. A jak odkryć kosmitę? No w prosty sposób. Trzeba po prostu zbić gościa. I wówczas... Pokazuje swoją prawdziwą naturę.
Nie dostanę tym. Ha. Dajmy coś Zikiemu pograć. Skoro żeśmy już go pofatygowali do Islandii. No. Dobrze, to też nie jest kosmita. Czy znajdziemy go w tym meczu? Aj, chyba nie. Coś czuję, że nie, bo kapitanowie raczej kosmitami nie są. Cóż, nie znaleźliśmy kosmity w tym meczu. Jestem niestety trochę takie chybił trafił. No i cóż, czy bierzemy kolegę do drużyny? Bierzemy. A? Tylko, że pozbywamy się Rickiego. Niekoniecznie chciałem to uczynić. Ale dobrze, no. Szukajmy tych kosmitów. Skoro nie ma ich w Islandii, to gdzieś mogą być? W Anglii? Próbujemy Anglię. Trochę jest takie chybił trafił się, no mi się to podoba. Możliwe, że gdyby nie bariera językowa, wiedziałbym coś więcej. No ale cóż, próbujemy. W końcu jakiś się znajdzie. Anglia też nie powinna być w jakimś wyjątkowo ciężkim rywalem dla nas. Na pewno Islandczycy są trudniejsi. No cóż, pokonaliśmy ich w trybie arcade, pokonamy teraz. Dobra, podajmy koledze. Ale jak grom z jasnego nieba. Dobra. Ciśniemy. Oj, to było takie ukryte, nie przy... z przyczajki. I bingo! Ha! Mamy pierwszego kosmitę. Czyli tym samym drużyna z Anglii już jest zaliczona. Nie będziemy musieli walczyć paskoń z Anglikami. Co już ogranicza możliwości ukrywania się kolejnych graczy do innych państw. Tylko zgaduj z gadura, które państwo będzie kolejne. Dobra. Spróbujemy w Chinach. Raz jeszcze nie było. Dziękuję za piłkę za darmo. Dobrze. Nie dam się tym trafić. No dawaj, dawaj. Aj, cóż za unik. Dobra. Pięknie. Idzie całkiem sprawnie. Dobra, już wiemy, że tu ten nie jest kosmitą. Więc kto im będzie? Czy w ogóle ktoś tutaj będzie kosmitą? Dobrze, ten też nie. Szanse na znalezienie kosmity mają. Aj, taka piłeczka za darmo poszła. Dobra. Dobrze, kapitana mamy z głowy, nie będzie nam przeszkadzał.
Teraz pytanie, czy to ty? Nie, to ty, ty. Czyli pudło. Przybierzemy Chińczyka do drużyny. Może jeszcze nie. Chyba nie jest z tego faktu zadowolony. Ale może coś nam podpowie w kwestii UFO. No i gdzie mogę próbować? Spróbowałbym w Japonii mimo wszystko. Japonia już bez Rikiego. To powinno nam ułatwić sprawę. Dobra, mam cię. Ach, ta piłka jest genialna, ale... Widzę, że zawodnik nie dał się zaskoczyć. Dobrze, podszedł drugi. Nie jest kosmitą. Idziemy dalej. Dobrze. Został nam jeden zawodnik do zbicia. Czy to będzie ten, o którego nam chodzi? Aj. Nie tak chciałem tą piłkę zagrać. Kurde. Pudło. Podejrzewam, że to może być Islandia. Ja spojrzę jeszcze raz w Islandii. Ojejku. Cóż to za... zawodnik. Jeszcze go nie było. Dobra, pogrążysz swoich rodaków. Pięknie. Aj, trochę się zajechałem. Ale zbijam ranie. W sumie ten gość trochę... trochę jak... Riki, chyba że po prostu w grze kapitanowie zostają tam, gdzie ich porzucam. Czyli Riki jest, siedzi teraz w Islandii. Całkiem możliwe. Zobaczmy, czy trafiliśmy to kosmite, czy nie. Też nie. To pozostaje nam Afryka. To jest dobra. Próbujemy w Afryce. Tutaj już nie ma siły, to musi być on. Może stanę, ale na tym etapie gry jeszcze nie wiem, czy chciałbym ze Stanami grać. Myślę, że tutaj znajdziemy drania.
Ojojoj, cóż, to było poważne. Dobra, Kunio, pokaż klasę. Ja jestem pierwszy. Poszedł. Dobrze. Ojejoj. Ma taką samą piłkę jak nasz gracz. Aj, zapatrzę się od strony ekranu. Dobrze. Bardzo dobrze. Ojo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 j
Dobra, dobrze nam idzie. Dobra, też nie kosmita. Też mi się wydaje, że kosmita to będzie ten mały. Ojej, kunio został znokautowany. No cóż, będziemy polować na tego małego. Jest! Udało nam się. No i co? Zostaje porwany. Jeśli dobrze się orientuję, to jest ciągle ten sam kosmita, tylko jest po prostu rozsyłany w inne miasta. Inne państwa, przepraszam, i się tam podmienia. No cóż, w kolejnych krajach na kosmitów będziemy polować w następnym odcinku. W tym to już wszystko. Dziękuję wam i zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że w następnym szybciej mi się uda złowić kosmitów. Trzymajcie się, cześć!